Karolina Kudłacz-Gloc, kapitan reprezentacji Polski. No ponownie Szwecja, jeśli chodzi o ten rok, was pokonała. Jakie wnioski, żeby na przykład, jeżeli to będzie ważny mecz w Mistrzostwach Europy, które się zbliżają, żeby tym razem Polska była górą? No rzeczywiście szkoda wielkiego meczu, bo początek meczu całkiem niezły, potem gdzieś zgubiłyśmy rytm. Mimo to w drugiej połowie potrafiłyśmy się podnieść i to jest naprawdę super naszą cechą, że doszłyśmy na nie wiem, chyba dwie bramki i był mecz naprawdę bliski remisu. Ale zawalczyłyśmy, pokazałyśmy charakter, oczywiście, że nam jeszcze dużo brakuje. Nowy zespół, nowy trener, jest naprawdę niełatwo się wkupić w tą nową grę, ją bardzo szybko poznać, więc dużo pracy przed nami, ale na pewno jest bardzo dużo pozytywów. No właśnie, bo jest kilka fajnych, młodych, zdolnych, utalentowanych zawodniczek w zespole polskim. Jak wy, te doświadczone, lekko starsze, im wskazówek udzielacie, żeby ten zespół tak cementować? No na pewno to jest naszym priorytetem, żeby te młode zawodniczki dobrze czuły się w zespole, bo atmosfera zawsze nas cechowała i pozwala nam wygrywać naprawdę ważne mecze, więc to pielęgnujemy i będziemy dalej pielęgnować. Na pewno te młode zawodniczki potrzebują czasu, bo granie z takim zespołem szwedzkim, prosta piłka ręczna, niestety nie wystarczy, więc dużo potrzebnych jest takich dwuosobowych, trzyosobowych, małych, taktycznych rozwiązań, gdzie na pewno te młode zawodniczki muszą szerzej patrzeć na piłkę ręczną niż tylko krzyżówka i rzut, bo na najwyższym poziomie to niestety już nie wystarczy, więc na treningach bardzo pracujemy, pomagamy, mówimy, rozmawiamy i to wydaje mi się być dobrą drogą. A wystarczy wam czasu, bo cały czas podkreślamy, że no, teraz można już niedługo będzie same dni liczyć do zbliżających się Mistrzostw Europy. Jak to sobie właśnie z tym poradzić? No niestety tak jest, jak się buduje nowy zespół, bo nowy zespół nie powstaje w ciągu tygodnia, dwóch czy nawet dwóch miesięcy. Więc każdy kibic naszego zespołu musi się z tym trochę liczyć. My też się z tym liczymy, że proces budowania na pewno potrwa trochę. Czy zdążymy do grudniowych mistrzostw? Nie wiem. Na pewno to, co możemy zagwarantować, to walkę i próbę jak najszybciej, najszybszego zgrania się. Ale proszę, aby każdy się uzbroił w cierpliwość. My również, potrzebny jest czas, musimy zaufać trenerowi i ten czas mu po prostu dać. Następnym razem spotkacie się, wyjedziecie na zgrupowanie, czy bardziej taki turniej, czy dwumecz w Hiszpanii. Czy już to będzie ten moment właśnie taki ostatni, żeby te zespoły, z którymi zagracie w grupie, czyli Holandia, Francja, Niemcy, żeby ich dokładnie przeanalizować? No na pewno ten następne zgrupowanie to już będzie stricte pod kątem Mistrzostw Europy. Dużo pewnie taktyki przeciwnika. Przyznam, że w tym turnieju w ogóle się nie skupiłyśmy na naszych przeciwnikach. Skupiliśmy się na tym, aby wdrażać te rozwiązania, które trener Krowicki nam przez ten tydzień zaproponował. Także na pewno będzie inaczej, będzie dużo pracy z wideo. Znamy wszystkie zespoły bardzo dobrze, więc na pewno będziemy dobrze przygotowani pod względem taktycznym. Dziękuję bardzo.